Witajcie na kanale Zegarmistrz. Dzisiaj zajmiemy się weryfikacją tego dość atrakcyjnie wyglądającego eposa. Problemem w tym modelu zegarka jest brak funkcji przeskoku daty o godzinie 24. Kiedy wykonujemy to manualnie, oczywiście wszystko nam tu działa. Natomiast w chwili, kiedy będziemy użytkować zegarek, nie zawsze data jest przerzucana. A więc musimy zweryfikować, co jest powodem tej usterki. A przy okazji stwierdzimy, czy stan mechanizmu nie wymaga gruntownego serwisu. Dla łatwiejszego demontażu wskazówek teraz musimy zatrzymać wskazówki.
i znów musimy wyciągnąć wałek nastawczy. Mechanizm zaś zegarka poczuł prawdopodobnie moją bliskość i udaje, że działa. Z uwagi na konstrukcję mechanizmu, wada znajduje się pod tarczą w przystawce kalendarza. A więc będziemy musieli rozebrać ten element i zerknąć, co tam się naprawdę dzieje. A tak prezentuje się nam cała przystawka kalendarza, faz księżyca, dni tygodnia oraz dni miesiąca. A także to koło jest odpowiedzialne za to, aby wskazywać prawidłowo dzień miesiąca. Teraz spróbujemy przerzucić daty dni tygodnia. I o dziwo działa wszystko prawidłowo. Jednak kiedy przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że tarcza jest pod delikatnym skosem. Zaś zawleczka tarczy dni tygodni jest delikatnie podbita do góry, co znaczy, że tarcza posiada za duży luz. Jednak dla pewności, skoro już jesteśmy tu w środku, sprawdzimy, czy jest to jedyna wada. I jak widzimy, w miejscu, gdzie znajdowało się koło, jest czysto i nie ma śladów starej oliwy. A więc przyczyną było to, że zawleczka była za luźno, tarcza była podbita, a wodzik, który był odpowiedzialny za prawidłową pracę tarczy, czasami mógł chować się pod zębnik.
Jak widzimy, zębnik pod tarczą kalendarza również nie sprawia wrażenia uszkodzonego. Jednak po bliższym przyglądnięciu się okazało się, że były ślady starej oliwy. Nasz mechanizm będzie potrzebował delikatnej korekty, jeżeli chodzi o odchyłkę dobową. I myślę, że po korekcie wynik jest zadowalający, więc tak pozostawimy. Tak. Teraz będziemy powoli montować nasz zegarek, bo usterka została usunięta. Nie zapominamy oczywiście o zakonserwowaniu uszczelki w koronce. Ostatnim czasem pojawiły się jakieś dziwne komentarze na moim kanale, że przyczyniam się do zamarcia zawodu zegarmistrza poprzez pokazywanie tutaj swojego rzemiosła. I dość taka rozpoczęła się fala hejtu. Nie wiem, jeżeli komuś się nie podoba ten kanał, to może przecież przełączyć się na inny kanał, na przykład Wilgotne i Niegrzeczne, albo Zrób to sam. Jest mnóstwo kanałów o zwierzątkach. A jeżeli ktoś ma rzeczywiście coś do powiedzenia konstruktywnego, to proszę bardzo, przecież może wziąć kamerkę, pokazać swoje rzemiosło i wtedy będzie to świadectwem jego dokonań. To tak na marginesie. No cóż, montujemy wskazówki. Prace nad zegarkiem zostały zakończone i, jak widzieliśmy, zwieńczone sukcesem. Natomiast teraz zegarek będzie jeszcze testowany, a mnie nie pozostało już nic innego, jak tylko
pięknie podziękować za uwagę i wszystkiego dobrego. Do zobaczyska. Trzymajcie się.